Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak naostrzyć sekator. Można to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Może do tego służyć wkrętarka z zamocowanym kamieniem. Za pomocą tego kamienia będziemy ostrzyć krawędź tnącą sekatora. Może to być osełka z kawałka kamienia, czy to marmuru, czy jakiegoś innego ścierniwa. Może to być ostrzarka, którą dostaliśmy w zestawie razem z sekatorem. Ale w tym celu pokażę, jak to zrobić za pomocą najzwyklejszego pilnika. Otwieramy sekator. Pilnik musimy trzymać pod takim samym kątem, jaki jest krawędź tutaj tnąca, pochylona. I delikatnymi ruchami, dociskając mocno, ścieramy tą krawędź aż do uzyskania gładkiej powierzchni. W tym momencie ta powierzchnia jest taka chropowata od cięcia gałęzi, chudszych, grubszych, twardszych, miększych. Wiadomo, narzędzia się stępiają. Po przejechaniu całej tej powierzchni uzyskamy krawędź, która jest ostra, jednolita, co zapewni kolejny sezon porządnej pracy narzędzia. Dziękuję bardzo za uwagę.